cześć, witajcie, ja jestem Piotrek i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia następnego odcinku Drogi do Rotterdamu. W ciągu zaledwie 3 dni, 3 państwa, które są naszymi wschodnimi sąsiadami, czyli Rosja, Białoruś i Ukraina, wypuściły swoje konkursowe piosenki. W tym odcinku porozmawiamy sobie o piosence rosyjskiej. Preselekcje, które zorganizował rosyjski nadawca, były jednymi z absolutnie losowych wydarzeń w sezonie, jeśli nie najbardziej randomowymi. Dlatego, że dowiedzieliśmy się o nich praktycznie kilka dni przed. Do rozpoczęcia transmisji nie wiedzieliśmy, kto w nich wystąpi, a także nie znaliśmy piosenek. Ostatecznie show zorganizowane w Dzień Kobiet wygrał utwór Russian Woman, który wykona na scenie w Rotterdamie urodzona w Tadżykistanie Manisha. Rosyjski. Świetna informacja. Okej, zaczyna się to absolutnie inaczej niż większość piosenek z tego roku. Jest to tak bardzo inne na razie, oryginalne. To jest ta inność w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie rozumiem na razie tej piosenki. Nie wiem absolutnie, co się w niej dzieje. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Nagle teraz rotę śpiewają, borafa. Okej, czyli najpierw mieliśmy rapy, później śpiewała rotę, a teraz wracamy do orientalnych wstawek. Znowu rapu. To jest tak dziwne, ale jednocześnie tak to wchodzi. Teraz jest angielski, okej. Ale czuć w tej piosence ten klimat rosyjski. To jest tak świetna informacja, tak świetny vibe. Ja uwielbiam kulturę rosyjską, uwielbiam język rosyjski i ta piosenka mi to daje. W tym jest coś naprawdę pociągającego. W tym jest coś, co sprawia, że ja chcę zaraz tego jeszcze raz przesłuchać. Ta piosenka jest tak bardzo oryginalna, inna, trochę chaotyczna, ale w tym jest ta jej magia, że ja bym już ją kliknął replay, i już chciałem słuchać od początku. Bardzo czekam na wersję studyjną. Mam nadzieję, że oni ją trochę dopracują, uporządkują. Tutaj czuć duszę rosyjską. Tak jak wam powiedziałem, jak się ten utwór kończył, w tej piosence naprawdę ją słychać. Słychać tą rosyjskość, mimo że sama wokalistka jest z Tadżykistanu. Tak tutaj słychać, tak jak mówiłem, duszę, ten charakter rosyjski, ten pazur i to jest świetne. Sama konstrukcja piosenki jest w ogóle nieoczywista. Najpierw mamy rapy, później mamy rotę, a później mamy wstawki orientalne. Znowu wracamy do rapu, do roty. To się tak wszystko miesza ze sobą. Później się mieszają języki, jest bałagan straszny, ale w tym bałaganie jest właśnie taka perła ukryta i tą perłą jest ta piosenka. Do deadline'u jeszcze trochę zostało, także mam nadzieję, że oni w tym czasie zdążą
ją ogarnąć, ładnie nagrać i będzie to dobrze wyglądać na scenie w Rotterdamie, bo jest w tym naprawdę coś bardzo, ale to bardzo intrygującego. Teraz wy dajcie znać w komentarzach, co myślicie o piosence rosyjskiej i czy ma szansę na sukces na scenie w Rotterdamie. Zajrzyjcie także na nasze social media oraz Discorda, gdzie, tak jak wam nieraz wspominałem, wspólnie oglądamy selekcje, czy dyskutujemy o różnych piosenkach, nie tylko eurowizyjnych, ale także z całego rynku muzycznego. To jest wszystko ode mnie na dzisiaj. Życzę wam bardzo miłego dnia, hej i do zobaczenia w następnym filmie.